Dlaczego Jezus jeszcze nie powrócił? Słowa te, które czytaliśmy, wypowiedziane były ponad dwa tysiące lat temu, chociaż nie dotyczyły czasu, w którym zostały wypowiedziane. Dotyczyły naszego czasu. W ubiegłym to było stuleciu w 1960 roku, gdy po raz pierwszy usłyszałem o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. To wszystko, na co zwrócono uwagę podczas tamtego wykładu w Katowicach, zaintrygowało mnie i zacząłem się zastanawiać, czy Naprawdę ten czas, w którym żyjemy, to jest czas końca. Kiedy Jezus wreszcie przyjdzie? Wszystkich, których pytałem o to, odpowiadali tak, jak odpowiadamy do tej pory. Dnia i godziny nikt nie zna, ale to długo już nie potrwa. No, minęło od tamtego czasu trochę więcej jak pół wieku. Jak długo ludzkość czeka na powtórne przyjście Chrystusa? Jak długo ty czekasz na powtórne przyjście Chrystusa? Ile lat? A może dłużej? To nie jest retoryczne pytanie, to jest konkretne pytanie, które domaga się odpowiedzi. Jak długo czekasz i czekamy na przyjście Chrystusa? Czy nie jesteś już znużony oczekiwaniem? Czy nie zaczynasz wątpić? Czy nadal oczekujesz z nadzieją, że Chrystus wnet powróci? Czy ta nadzieja jest taka, jaka była na początku? Może silniejsza? Może słabsza? Dlaczego chcesz, aby Chrystus przyszedł? Tęsknisz za Nim jako? Swoim Zbawicielem? Tęsknisz za tym, że rozwiąże Twoje problemy, które Cię przerastają? Kłopoty, z którymi musisz się na co dzień zmagać? Choroby, obawy? Co motywuje Cię do oczekiwania? Co wzmacnia tę nadzieję? Co jest najsilniejsze? W którym momencie Twojego życia? I dlaczego tak właśnie jest? Chciałbym, abyśmy słuchając tego kazania, tego rozważania Słowa Bożego, nie wyłączali myślenia o samych sobie. O naszym położeniu i o naszym statusie chrześcijan, adwentystów oczekujących na powtórne przyjście Chrystusa. Gdybyśmy chcieli podzielić, skategoryzować wydarzenia, które Chrystus zapowiedział i który, o których czytamy w Biblii, mające i muszące wypełnić się w czasie, zanim On powróci. To z grubsza moglibyśmy je podzielić na trzy grupy. Pierwsze to są wydarzenia na tej ziemi, w świecie, cokolwiek to jest związane z funkcjonowaniem naszej planety. Druga kategoria. Wydarzenia, które muszą się zrealizować w kościele Bożym, i trzecia kategoria wydarzenia doświadczenia przeżycia mojego własnego życia mojej własnej społeczności ze zbawicielem chciałbym pokrótce aby dotknąć tych wszystkich trzech kategorii wydarzenia na tej ziemi skoro czytany był tekst ewangelii Mateusza zapraszam was jak macie jeszcze tyle siły aby otworzyć biblię do otworzenia 24 rozdziału Ewangelii według Mateusza. Przeczytam znane teksty. Gdy siedział na górze oliwnej, to jest wiersz trzeci, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie. Chrystus wcześniej mówił o zburzeniu Jerozolimy. Kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata, dla uczniów zburzenie Jerozolimy było równoznaczne z końcem świata. Równoznaczne z założeniem Bożego Królestwa na tej ziemi. Równoznaczne z przyjściem powtórnym Jezusa Chrystusa, o czym wcześniej już z nimi rozmawiał wielokrotnie. A Jezus odpowiadając, rzekł im, Baczcie, aby was kto nie zwiódł. Dziwna to odpowiedź. Jednak bardzo istotna. Za każdym znakiem, za każdym wydarzeniem czai się zwiedzenie, oszustwo. Przeczytajmy. Usłyszycie o wojnach, przepraszam, wiersz piąty. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu mówiąc, ja mi jest... Chrystus. i zwiodą wielu. Uważajcie, aby was kto nie zwiódł. Potem usłyszycie wieści o wojnach, wieści wojenne. Baczcie, aby się, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Często mówimy, jak te znamiona się pojawiają, to... Znak, że Chrystus powraca. Chrystus mówi, uważajcie na to. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. Będzie głód, mur, miejscami trzęsienia ziemi, ale to wszystko to dopiero początek boleści. To nie jest koniec. To nie są znaki powtórnego przyjścia Chrystusa. Chrystus, zanim o tych znakach powie, to przestrzega przed czymś, co będzie bardzo bolesne, dotkliwe, wyraźne, łatwe do zauważenia, mówi, ale to nie jest to. My, którzy żyjemy już wieki, o po założeniu podwalin pod chrześcijański kościół którzy znamy zarówno Nowy Testament, jak i Stary Testament, bardzo często sięgamy do proroctw z Księgi Daniela. Posąg cztery metale, wizja czterech dzikich zwierząt. I tam dopiero w samej końcówce jest mowa o tym, że gdy ludzkość już nie będzie potrafiła sobie poradzić z zaistniałą sytuacją. Wtedy Bóg wkroczy na tę scenerię. Tak, temu towarzyszyć będą różne zawieruchy, różne niepokoje. Ale według świadectwa apostoła Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczani piątego rozdziału pierwszych trzech tekstów dowiadujemy się, że ludzkość dojdzie mimo wszystko, mimo tych napięć. Do sytuacji, kiedy się ukołysze i uspokoi, przynajmniej na powierzchni, i powie pokój i bezpieczeństwo. I ten tekst brzmi i gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, gdy powiedzą, pamiętam, że wtedy w 60. latach byłem na jednym skazaniu na jednym z kazań, Mówca otworzył przed nami trybunę robotniczą. To była olbrzymia płakta. Trybuna Ludu, trybuna robotnicza. To były duże, sztandarowe podówczas gazety. Był dziennik i było takimi, taką czcionką, ja wiem, chyba 8, 10 centymetrów napisane: Pokój i bezpieczeństwo. I powołał się na ten tekst. Powiedział: A tu mam dowód. Chrystus już przychodzi. Nie, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo. To jest czas ciągły. Nie gdy powiedzą, gdy to się zdarzy, gdy hasła się pojawią. Ludzie zostaną uśpieni, ukołysani. Inne proroctwa z Apokalipsy ukazują nam, jakie zwiedzenia kryją się za tym, gdy Wszystkie proroctwa mówią o wzroście potęgi, która jest przeciwna Bogu. Że ktoś, jak Bóg, usiądzie w Kościele Bożym, uznawając się za Boga i pociągnie za sobą wszystkich. A z drugiej strony, jak to zostanie ukołysane, jak ta moc będzie wzrastała w potęgę, jak ludzie będą mówili, któż po tej potędze da radę? Tuż się z nią zmierzyć zdoła? Uważajcie, aby was kto nie zwiódł, powiedział Chrystus. Finał będzie taki, jaki będzie. W Ewangelii Łukasza Chrystus mówi o trwodze, o niepokojach w przyrodzie, o tajfunach. Gdyby mówił też o suszy, to byśmy powołali się na te kilka dni, któreśmy przeżyli. Jak na Saharze. A więc wszystko będzie miało podwójny wymiar. Jak wulkan. Wewnątrz będzie się gotowało, a na powierzchni, na powierzchni będzie to gładzone. Ale już prorok Izajasz 700 lat przed przyjściem Jezusa, księcia pokoju, powiedział, że bezbożni, Ci, którzy nie są z Bogiem, będą jak morze wzburzone. Mimo wszystko stamtąd ten muł i błoto będzie się wydostawał na powierzchnię. Ale ten świat taki, jaki jest, przeżywający te kłopoty i problemy, które my jako ludzkość sami spowodowaliśmy i powodujemy, jest przez Boga miłowany. I to jest też znak czasu. Patrzcie, aby was kto nie zwiódł. Bóg się nie odwrócił od tego świata. Jedynym znakiem, który w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale i w ogóle w synoptycznych Ewangeliach mówi o wydarzeniach poprzedzających powtórne przyjście, to jest znak, czy którym Chrystus wyraził tę myśl i wtedy nastanie koniec pamiętamy jaki to znak głoszenia ewangelii tej ewangelii tej ewangelii która mówi o miłości bożej o krwi Jezusa Chrystusa którą zapłacił za cały rodzaj ludzki Krwi, która jest świadectwem, że tak umiłował Bóg świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął. Nie tylko w Starym Testamencie, nie tylko w Nowym Testamencie, myśląc o pierwszych wiekach chrześcijaństwa, nie tylko w średniowieczu, ale w ostatnich dniach, w końcówce tej Ziemi kto będzie głosił, bo ten tekst będzie głoszona. Ujmuję to bezosobowo, bo Bóg jest gwarantem tego, że będzie głoszona. A kto będzie głosił? Moglibyśmy przytaczać całą baterię tekstów nowotestamentowych, ale ja sięgnę do Starego Testamentu i zapraszam was, abyśmy otworzyli księgę Izajasza, proroka, i tutaj w Księdze Izajasza proroka w 43. rozdziale przeczytamy wiersz 21. Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Bóg na tej ziemi ma swój lud. I ten lud, który On sobie stworzył, to jest to wydarzenie, które dzieje się w życiu każdego człowieka, kto szczerze przychodzi do Chrystusa, o którym kiedyś Chrystus z Nikodemem w nocy rozmawiał. Musisz się na nowo narodzić. Lud, który sobie stworzyłem. Tak było po niewoli babilońskiej, tak było po niewoli wcześniej egipskiej, tak było we wszystkich wiekach. Będzie głoszona ta Ewangelia. Kto będzie głosił? Ten, kto do Boga należy, kto jest Jego dzieckiem. On. Ma na tej ziemi swój lud. Apostoł Paweł w liście drugim do Koryntian, i tutaj w rozdziale jedenastym, nazywa ten lud w szczególny sposób. Jedenasty rozdział drugiego listu do Koryntian, pisząc do tego zboru grzesznego, ułomnego który musiał odebrać wiele napomnień i pouczeń i wskazówek od apostoła. Wreszcie w drugim liście, prawie na końcu tego listu, czyta słowa: Zabiegam o Was gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem Was z jednym mężem, by stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. To jest oblubienica Jezusa Chrystusa. Za to Chrystus zapłacił swoją krwią. Apostołowie, ewangeliści pracowali i pracują w dalszym ciągu na całej kuli ziemskiej. Ale apostoł Paweł dodał jeszcze coś więcej. Ale obawiam się jednak, ażeby jak wąż. Chytrością swoją zwiódł Ewę, i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Tu nie chodzi o imię na ustach. Tu nie chodzi o zapisanie imienia, nazwiska w księdze zborowej. Tu nie chodzi tylko o zanurzenie. Tu chodzi o szczere oddanie się Chrystusowi. Jak narzeczona swemu narzeczonemu. Stając się jego żoną, oblubienicą, a on przyjmuje ją jako taką. I ta żona. Na tej ziemi, podczas gdy on w niebieskiej świątyni, tak jak powiedział, przygotowuje dla niej miejsce. Również jest przygotowywana. Przygotowywana jest przez Ducha Świętego. On ją przyozdabia, on ją wyposaża w dary duchowe, on ją prowadzi, on ją kształtuje. W liście do Efezjan, w rozdziale czwartym, od wiersza jedenastego. Do szesnastego chciałbym odczytać kilka tekstów, które nam przypomną coś, o czym naprawdę dobrze wiemy. List do Efezjan od wiersza jedenastego w czwartym rozdziale. I on, mowa jest o Chrystusie, tym, który wstąpił do nieba, o czym wcześniej pisze apostoł. A on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości. I dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje samo siebie w miłości. Czy trzeba jakiejkolwiek wykładni dla tego tekstu? Każdy przez Boga jest wyposażony w dary. Różne. Jeżeli chcemy je poznać, to w księdze Pawła, pierwszym liście do Koryntian w dwunastym rozdziale, również w liście do Rzymian i tutaj w tym czwartym rozdziale listu do Efezjan mamy całe zestawienia tych darów. Przeczytaj je w wolnej chwili. Przypomnij sobie, bo jest nasz, bo czytałeś, czytałaś. I rozglądasz się, kto ma jakie dary. Weź lustro, popatrz na siebie i zapytaj się: Boże, a co Ty mnie dałeś? Czego Ty ode mnie oczekujesz? Jakie przywileje mam, których brak innym ludziom, wśród których się znajduję? Nie chcę mówić o darach Ducha Świętego. Chcę tylko przypomnieć, że każdy, kto się narodził na nowo i prowadzony jest przez Ducha Świętego, otrzymuje ten dar. I to Duch Święty daje każdemu taki dar, jaki On chce. On Cię do niczego nie zmusza. On wie, jakie masz predys predyspozycje. On Cię obdarowuje tym darem. I wyposaża, abyś mógł tym darem służyć, wierzyć w to? Należysz do grona, które jest oblubienicą Jezusa Chrystusa. Twój oblubieniec jest w niebie. On chce przyjść i zabrać swoją oblubienicę tam. Ty jesteś tu, na tej ziemi. On cię chce dostroić, przygotować do dar dotarcia do różnych środowisk. Różnych ludzi, z różnym przekazem, ale zawsze przekazem od Niego, przekazem płynącym z tego świętego Słowa. Apostoł Paweł powiedział: Jestem wolnym człowiekiem, ale, ażeby pomóc innym ludziom, jak gdyby. Wszedłem w taką rolę, która może być niewdzięczna, a z zewnątrz poczytywana, jakbym był kameleonem. Dla Żyda nie trudno jest mi być Żydem, urodziłem się, ale dla Greka być Grekiem? Są ludzie w jednej i drugiej grupie, którzy szanują prawo Boże. Inni, którzy je lekceważą, inni, którzy. Chętnie by znaleźli potwierdzenie w Biblii, że jest nieważne. I staram się utożsamić z każdą tą grupą, a żeby ich zrozumieć, dlaczego tak myślą, bo inaczej im nie pomogę. Chrystus, aby nam pomóc, i w liście do Hebrajczyków, szczególnie w pierwszym i drugim rozdziale, to jest wyraźnie podkreślane wielokrotnie. Musiał opuścić niebo i zobaczyć ludzkość jako człowiek. Jedna ze znajomych mi osób na swoim Skype'ie takie motto umieściła. Stań się jak Bóg. Bądź człowiekiem. On przyjął człowieczeństwo, aby mnie, człowieka, zrozumieć. Nie gardzić mną, ale mi pomóc. Ewangelii Mateusza od wiersza 10, bo do 9 tośmy doczytali, ale od wiersza 10, szczególnie do 14, jest wyraźnie powiedziane, z jakimi niebezpieczeństwami spotka się Kościół w czasie końca. Gdzie będzie podstęp, gdzie będzie niebezpieczeństwo dla nas, którzy. Będziemy w samej końcówce przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Wierz dziewiąty może już przeczytam. Wtedy wydawać was będą na udrękę, zabijać was będą, wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia Mego. Wówczas wielu się zgorszy i nawzajem się będą wydawać i nienawidzieć, kto? Chrześcijanie, adwentyści, naśladowcy Chrystusa. Czy jawnie będą to czynić? Niekoniecznie. Diabeł też nigdy jawnie tego nie czyni. Powstanie wielu fałszywych proroków. Zwiodą wielu. A Chrystus mówi patrzcie, aby was kto nie zwiódł. Ale jak przychodzi w imieniu Chrystusa z Biblią w ręce i opowiada Ewangelię? Ewangelia to radosna nowina. Taką radosną nowinę w raju to ogłosił diabeł. Na pewno nie umrzecie. Cóż mogło być radośniejszego wobec groźby śmierci? Nie zawsze radosna nowina. To ta Ewangelia. Duch święty, jak przychodzi, to cię przekonuje o grzechu. Nie jest radosne, jest bolesne wielokrotnie zawsze. I dalej czytam, ponieważ bezprawie się rozmnoży, że to miłość wielu oziębnie. Te wartości, które Duch Święty wzmacnia i chce w nas gruntować. Bo będziemy patrzeli wokoło siebie na to, co, co ten brat, ta siostra, ten pastor, czy jeszcze ktoś inny czyni. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Bardzo często posługujemy się tym tekstem. Mówi, nie martw się, bądź wierny do końca. Tak, w tym tekście ta myśl jest również zawarta, ale pierwszy kontekst, w którym Chrystus umieścił te słowa, to wytrwałość przy Chrystusie w obliczu bezprawia, fałszerstw, oziębłości, wzajemnej złości, nienawiści obłudy, to wytrwa do końca, będzie zbawiony. I teraz posłuchajmy tego tekstu, który nas najbardziej interesuje. I będzie głoszona ta Ewangelia. Lud, który sobie stworzyłem. Lud, który w ogniu tych doświadczeń nie zwątpił. On będzie świadectwem Bożej miłości, zanim czas łaski się Skończy. Z tego, cośmy do tej pory powiedzieli o świecie i o kościele, to możemy wyciągać dwa proste wnioski. Oczywiste wnioski, ale zarazem i pytania, które za nimi podążają. Nie wszyscy, którzy znajdują się obecnie w świecie, Zginą. I drugi wniosek. Nie wszyscy, którzy obecnie są w kościele, będą zbawieni. Powtórzyć? Widzę przeczące głowy i to Polaków, bo gdyby ktoś z Turcji był, to bym zaraz powtórzył. Tam na potwierdzenie jest zaprzeczenie głową, na przyzwolenie jest przytaknięcie. A więc gdzie aktualnie jestem ja, bo kościół składa się z jednostek. Jaki jest mój stan, a konsekwentnie jaka jest moja przyszłość? Zwróćmy uwagę na te sprawy dotyczące mnie. Każdy z nas. Niech myśli o sobie. W dziejach apostolskich w czwartym rozdziale Piotr i Jan taką prostą prawdę wypowiadają, że nie ma innego imienia pod niebem jak tylko Jezus Chrystus, przez które moglibyśmy być uratowani, zbawieni. Czy Jezus Chrystus jest dla Ciebie wszystkim? Czy absolutnie mu ufasz? Poważna przestroga się w tych, znajduje się w tym tekście pierwsz, drugiego listu do Koryntian w jedenastym rozdziale. Pamiętacie trzeci wiersz, gdzie Paweł mówi: Ale boję się o was, obawiam się. Adam i Ewa byli w doskonałych warunkach, byli bezgrzeszni, a jednak. Tak długo jak żyjemy, nie możemy być nigdy pewni siebie. Człowiek, który jest pewny siebie, człowiek, który ufa tylko sobie. Niedawno studiowaliśmy Księgę przypowieści, tam jest napisane, jest głupi. No tak, obwołać siebie mędrcem, królem, Bogiem, autorytetem. Jest głupota. W Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale, teksty, które powinniśmy sobie powtórzyć. Gdy Chrystus mówi o swoim przyjściu i o ludziach, którzy wokół niego się zgromadzą, to uczniom zapowiedział tak. Nie każdy, który do mnie mówi, panie, panie, to jest wiersz 21, wejdzie do Królestwa Bożego. Lecz tylko ten, który pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. Chrystus kiedyś powiedział: Wolą Ojca mego jest, abym pełnił Jego sprawy i dokonał tej sprawy. Na innym miejscu powiedział, tak jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. No, Ale w dekalogu wiele osób mi powiedziało, nie ma tego przykazania. W dekalogu może tego nie znajdziemy, ale w dwóch przykazaniach miłości to znajdziemy. Owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie. Czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy cudów? Tutaj zaraz widzimy inne wyznania, bo Adwentyści czegoś takiego absolutnie. Duch święty tylko przypadkiem czymś takim, żeby mógł choremu pomóc. Nie obdarzaj mnie, bo zaraz będę miał kłopot. Nie, to, to na pewno 22 wiersz nie dotyczy adwentystów. Wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Nawet jeśli takie zasługi sobie przypisujecie, ja z tym nie miałem nic wspólnego. Idźcie precz ode mnie, wy. Którzy czynicie nieprawość. Chwała Bogu, że te słowa będą wypowiedziane po zakończeniu czasu łaski. Dopóki czas łaski trwa, bracie siostro, możemy wracać, możemy. Tak? Dziękuję ci, siostro, za, za tę przypowieść. Ja to tak nazwę. Z tymi paczkami, tymi prezentami, tymi. Opakowaniami, tymi pudełkami. Jeszcze możemy to wszystko zmienić. Chrystus nas chce poprowadzić i możemy wypisywać te karteczki, zachowywać się tak, aby powstawały te zapisy, które będą chlubą dla Boga i sprawiać będą nam coraz większą radość. Dlatego, że będziemy widzieli owoce tego zachowania? W Starym Testamencie psalmista w Psalmie 85, gdzie uwielbia Boga za to, że przebacza i prowadzi swój lud od wiersza siódmego, gdy naród był ponownie w takim dołku duchowym. Mówi: Czyż nie ożywisz nas znowu? Aby lud twój rozradował się w tobie, pokaż nam panie łaskę swoją, daj nam zbawienie twoje. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan, a wy chcielibyście to słyszeć? Salmista to usłyszał i napisał. Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Tak, to jest napisane w końcówce dziewiątego wiersza w osiemdziesiątym piątym Psalmie. Abyśmy do własnych głupot nie wracali, bo gdy jesteśmy przy Bogu, to wiemy, że to są absurdy życiowe. A gdy od Boga odchodzimy, to to jest nasza chluba, to jest nasz cel. Chcemy to robić. Myślimy, jak zdobędziemy, to będziemy i sprawę Bożą wspierać. Bo potrzebuje. Sprawa Boża zawsze na tej ziemi ktoś to zauważył, że idzie orzebraczym kiju. Ale idzie. Z Bogiem jest lepiej zgubić, jak znaleźć bez Boga. Ile to tydzień temu Polska, Europa, świat? Był przerażony, co stało się z młodym człowiekiem, którego stać było na najlepszych specjalistów, aby prosty zabieg na sercu przeprowadzili. Ktoś zapytał, i po co mu te miliardy? A niektórzy, jest, jest to liczna grupa, powiedzieli: Miliardy wyssane z naszej krwi. Moi drodzy, po co nam to? Jeden etat, dwa etaty, trzy etaty, jeszcze coś więcej? Po co? Ja nie stoję po stronie lenistwa. Ale nie wiem, wiem jedno, jak w młodości cię kopalnia przeczołgała w takich złożach. To trudno ci powiedzieć na powierzchni, gdzie świeci słońce, że czegoś się nie da, z pomocą Bożą wszystko. Jak to dziwny. Dziwnie się składa, że tylu bezrobotnych, nawet w naszym kraju, i tyle ofert pracy. Każdy z nich mówi, to nie moja specjalność, ja nie po to walczyłem o dyplom. Na koszt społeczeństwa i teraz na koszt społeczeństwa na bezrobociu chcesz. Nie mówię o skrajnych przypadkach, naprawdę, nędzy, choroby i innych rzeczy. Jest, to jest bardzo bolesne i przykre. Mówię o ludziach silnych i zdrowych. Bóg chce nas prowadzić. Księga Izajasza proroka w rozdziale 30, 30. Rozdział Księgi Izajasza proroka i tutaj w wierszu pierwszym i 22, obietnica. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, ileż to razy stajemy na rozdrożu życia, nie wiemy, naprawdę nie wiemy, co zrobić. Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. Znasz ten głos, kiedy ostatni raz go słyszałeś? Jesteś z Bogiem tak blisko, że możesz Mu zaufać i zawierzyć. I my o tym wiemy na pewno, ale wtedy, gdy to uczynisz i pójdziesz za tym głosem, uważaj, czy masz na to ochotę, co potem będzie się z Tobą działo. Wielu ludzi w tym momencie, między 21 a 22 wierszem, odstępuje. Gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest ten cichy, wolny głos, który kiedyś Eliasz słyszał, gdy myślał, że tylko śmierć. Jest jego ratunkiem. A Bóg miał dla niego zadanie, wielkie zadania. Wtedy będziesz uważał za nieczyste swoje bałwany, pokryte srebrem i złotem, i lane bałwany powleczone złotem, porzucisz je jako nieczyste i powiesz, Lecz. Kiedy się na to jedno słowo zdobędziemy? Patrząc na własne bałwany. Nie, Adwentyści nie mają ani na ścianach, ani innych, żadnych podobieństw, które by adorowali. Adorujemy siebie, adorujemy pieniądz, adorujemy postawę, stanowisko. Miejsce w społeczeństwie, status, jaki mamy, to jest pokryte złotem. To jest nasze bogactwo, to jest nasza nadzieja, chociaż mówimy: Nie ma w nikim innym ratunku, tylko w Jezusie Chrystusie. Pamiętacie, co młodzieniec uczynił, gdy Chrystus mu powiedział, Masz bogactwo, a wokół tylu biednych ludzi. Chrystus się zasmucił. Wzięły jaka szkoda. Ale miał prawo odejść. Miał prawo pójść za swoim Bożkiem. Każdy ma takie prawo. To może być coś ubzduranego nawet w głowie o samym sobie. To może być ten Bożek. One zdemaskowane są wtedy dopiero, gdy jesteśmy tuż przy naszym Bogu, gdy jesteśmy z Nim na co dzień. Dziesięć mniej więcej lat temu w internecie zaczęto rozsyłać taki transkrypt rzekomej rozmowy między kapitanatem kanadyjskim. A dowódcą pewnego okrętu, a nawet małej flotylli, która przemieszczała się po oceanie wzdłuż wybrzeży Kanady. Zatłumaczyłem sobie to, bo to po angielsku było, żeby móc zrozumieć i jeszcze przekazać innym. Głos ze stanowiska kanadyjskiego. Proszę zmienić kurs o 15 stopni na południe, aby uniknąć kolizji. Kapitan statku amerykańskiego. Polecam, abyście to wy zmienili kurs o 15 stopni na północ. Kanada. Odmawiam. Będziecie musieli zmienić swój kurs, aby uniknąć katastrofy. Stany Zjednoczone. Mówi kapitan okręgu, okrętu marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Powtarzam, zmieńcie kurs natychmiast. Kanada. Powtarzam, nie. Zmieńcie kurs teraz, kapitan okrętu Stanów Zjednoczonych. Tu lotniskowiec Lincoln. Drugi co do wielkości okręg żeglugi Atlantyckiej. Mamy ze sobą trzy niszczyciele, trzy łodzie podwodne, wiele pomniejszych jednostek. Żądam, byście zmienili swój kurs o 15 stopni na północ. Powtarzam 15 stopni na północ. Jeśli nie, zostaniecie namierzeni, by zapewnić bezpieczeństwo naszemu konwojowi. Kanada mówię z latarni morskiej, teraz wasz ruch. Jaki będzie Twój ruch po tym dzisiejszym również przypomnieniu, po wielu innych przypomnieniach i lekturze Słowa Bożego? Nie można dyskutować z latarnią morską co do kursu, zmiany kursu według swego życzenia. Ona nie zmieni swojego położenia. Bóg pozostanie Bogiem i pozostanie tam, gdzie jest. Apostoł Piotr w prosty sposób odpowiedział na to pytanie, dlaczego Chrystus jeszcze nie powrócił. Stosuje cierpliwość wobec nas, czytamy w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale. Bo nie chcę, aby ktokolwiek zginął, ale chcę, abyśmy wszyscy udali się do Niego, pokutowali, odwrócili się od tego, co Jemu nie jest przydatne, co nie jest dla Niego chwalebne. Aczkolwiek my to możemy nawet tak ochrzcić i tak nazywać. Czy on czeka także na mnie, na ciebie? Czy dzisiaj chcesz mu oddać swoje życie i zmienić kurs, jeśli on nie jest według woli Bożej? Podczas studium lekcji szkoły sobotniej, w tej klasie tutaj, przy instrumencie muzycznym, w ogóle ciekawe zajęcia mieliśmy, tak nietypowe troszeczkę, ale powiem Wam błogosławione. Skończyło się tym, że ta klasa postanowiła przyjąć kurs Boga, i to od zaraz. Jaki to będzie kurs? Nie będę ubiegał, nie będę niczego tutaj sugerował, ale to jest dobry kurs. Niech Bóg go błogosławi. Czy wszystkie klasy szkoły sobotni w tym zboże nie mogą również w swoim gronie, a jeżeli mają za duże klasy, podzielić je na jeszcze mniejsze, aby móc podjąć jakiś kurs w oparciu o dary? I błogosławieństwa, które otrzymali od Boga, aby płynąć tam, gdzie port jest bezpieczny, gdzie Chrystus czeka na swoją oblubienicę. Teraz to mój i Twój ruch. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.